poranek, dziś jest środa i wyruszamy wzdłuż Balatonu na półwysep Tihani. Zapowiada się cudowna pogoda, więc jest szansa, że zobaczymy kwitnące pola lawendy. Obejrzymy sobie przepiękne wieńce z suszonej papryki i pewnie odwiedzimy wszystkie możliwe sklepiki z pamiątkami w tym cudownym, maleńkim miasteczku. Zostańcie z nami, odcinek zapowiada się pasjonująco, ciekawie, kolorowo i na pewno. Kolorowo. Jedziemy wzdłuż północnego wybrzeża Balatonu na wschód. Tak. Będzie smacznie? No może coś tam nawet zjemy. No pewnie będą. Trzeba dzień śmieciarza. Miejscowe MPO działa. Nie wiem, czy się zmieścimy. Tu jest los, 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 los. A pojechaliśmy dalej. Jest to tutaj wioska, którą opuszczamy. To jest też prześliczne miejsce, pełne kwiatów, przepięknych, starych domów, które są tutaj bardzo zadbane. Bo chyba z takiej klasycznej wioski węgierskiej zrobiła się wieś turystyczna, co widać na każdym kroku tutaj. Jest bardzo urocza i bardzo sympatyczna. I te trawniki pełne sokrotek robią robotę. Dobra, ruszamy, tak? Ruszamy na wschód. Tam musi być jakieś życie i langosze. Jesteśmy w miejscowości Tihani na półwyspie Tihani. Szukamy parkingu. Byliśmy tutaj parę lat temu. Pamiętamy, że parking jakiś był. Tutaj jest 130 metrów. Nie kojarzę, że był parking ładny, gdzie można bezpiecznie było zostawić auto. Tutaj wbijamy na ten parking. No to masz na górze, tu jest płatne. To było to miasteczko. Tak, to poznaję. Tak. Dzielę się na wschód. Dzielę się na północny zachód. Następnie skręcił ogonnie w prawo. Skręcił ogonnie w prawo. Następnie skręcił. Na samym wjeździe do Tihani po lewej stronie jest dosyć duży płatny parking. Także tutaj zostawiliśmy kamperka. Idziemy na spacer. Parking jest automatyczny, także przy wjeździe pobiera się bilet, przy wyjeździe się płaci. Jakaś instrukcja, jest automat. Ja chcę żółwia z wytrzeszczem. Zobacz. Magda chce żółwia. No badziewie do badziewia. Miasteczko Tihani słynie z dwóch rzeczy. Pierwszą rzecz już widzicie, to jest lawenda. Tutaj jest pełno plantacji lawendy i są różne produkty właśnie z lawendą. Pewnie głównie kosmetyki, ale kiedyś piliśmy tu nawet herbatę lawendową. A druga rzecz, z którego słynie to miasteczko, to są papryczki. Pewnie znajdziemy też papryczki. Lawenda jest, słuchajcie, na samym wejściu do miasteczka. Jesteśmy na takim półwyspie? To jest półwysep. Tak, to jest półwysep. Tak, półwyspie Tihany, który słynie z lawendy i z papryki. I pójdziemy sobie spacerkiem przez taką bardzo ruchliwą część miasta. Bardzo turystyczną. Bardzo turystyczną, bo miasteczko jest po prostu turystyczne. Tutaj naprawdę zrobiono z lawendy i papryki arcydzieło przyciągające wszystkich turystów. Czysty marketing, ale jest prześlicznie. Połazimy sobie, pozwiedzamy, kupimy trochę gadżetów sympatycznych i myślę, mi trochę klimat przypomina Kazimierz nad Wisłą. Tak, no taki trochę. Takie miasteczko, które żyje po to, żeby tu turyści przyjeżdżali. Dokładnie tak. Nawet jest japońska wycieczka, która będzie towarzyszyć. No i to, co już Wam mówiłem, zobaczcie, sklepik lawendowy, pierwszy. I tutaj są dziesiątki. Wino lawendowe, kosmetyki. Znaczy ja żałuję tylko, bo ten kolor to mi przypomina jeszcze jeden produkt. Gdyby tutaj zamiast lawendy była czekolada Milka, to ja bym się chętnie zamienił. Pachnie. Idziemy sobie. Pachnie lawendowo oczywiście.
chyba teraz sezon po prostu jest, to wszystko jeszcze jest świeże dodatkowo. Szukamy bryloczków lawendowych, Magda. Są bryloczki z lawendą. Nie wiem, czy się Magdzie podobają. Jak? Poszukamy? Bo ten jest bardziej wypłowiały, ten ma bardziej żywszy kolor. Co ten, który wisiał z brzegu, chyba jest od słońca. Dobra, te nie są złe, może znajdziemy inne. Lawendowa dama. A no właśnie, do żółtego pasuje. Nie wahaj się. Nie wahaj się, bo wtedy ja wezmę twój. A ja sobie kupię lawendowy kapelusz. A Krzysiek, jak tutaj będzie w lawendowym kapeluszu? Za mały. Nieszczęście. A 7 nieszczęść. Dobra, pierwszy zakup. Będzie lawendowy kapelusz. To co, brać ten bryloczek od razu? Może mi się podoba ten. No to już. I zawieszkę dla ciebie też? Nie, no może raczej kapelusz. Czekaj, no to zapłacimy. Najbardziej lawendowy. To żeby to nie był. Polami nie, ten. Mi się ten podoba. Ten? Tylko może nie pierwszy z brzegu, bo on będzie ten, jakiś tam z końca będzie mniej prześwietlony. Tak samo, wiesz, to tego światło tak pada. Dobra, no to weź ten. Mamy też lawendowe mydełko. Prezent dla mamy. Bryloczek i kapelusz. Okay. Kredytka teraz. Nie wiem, czy myśmy tutaj w restauracji nie byli. Na dole. Nie, byliśmy w takiej restauracji na dole w ogóle. Tak? Tak. Taką lawendową. Sezon jest na lawendę, jeszcze papryczek nie widziałem. Wtedy pamiętam, że były i papryczki, i lawendy. Może to jest uliczka lawendowa, a od papryczek była uliczka papryczkowa. Kierownik wycieczki. Jest zapomniany element. Gadżet. Zapasowe baterie do kamery. Lawendowa panienka? Tak. Ale zakwitnie to będzie obłęd. To są lody lawendowe? No, na lody możemy wejść. Lawendowa. Pan. Tu in wafel. To jest wszystko lawendowe, nawet lody. No i lody lawendowe, jak? Dla mnie bez rewelacji. Sam lody cukier. Lody lawendowe o smaku mydła. Smakują. Słodkie lody o posmaku mydła. No idzie, no ale trzeba, będąc w takim mieście, spróbować. Lawendowych lodów, lawendowej oryżady, lawendowej wódeczki wieczorem. Zobaczymy, co nam fantazja jeszcze podsunie. Lody, mówię wam, jakbyście się mydło najedli. Takie miejsce żyje z gadżetów. Jesteśmy na wzgórzu klasztornym, tutaj na Półwyspie Tichanej. Piękny jest widok na całą okolicę, no i oczywiście niesamowita
panorama Balatonu. Będziemy odpocząć w cieniu. Tam są ławeczki z widokiem na... Magduś, tam, niżej. Zobacz, tam też jest cień i widok na Balaton bezpośrednio. Jak dla nas. Podano. Whiskas wjechał. Zażarte. Dziękujemy bardzo. Drugim oprócz lawendy atrybutem Tihani jest suszona czerwona papryczka. Znaleźliśmy też papryczkę. I tam wam było mało papryki, to tutaj macie więcej. Cała paprykowa chatka. Czy my idziemy coś zjeść? Zdecydowanie. Jakiś poczęstunek? No. Tu jest jakaś knajpka, możemy iść zobaczyć. To jest godzina, ale jest sprzęt, na wpół do drugiej? No, to czas na poczęstunek. Tak, pomału trzeba się rozejrzeć, nie? Tak najbardziej. Wypas? Można mieć pełen wypas. O. Okej, o. To chyba będzie mega langosz. Nie no, langosz pani jest langosz. Jest, nie, pani jest chyba mistrzynią langosza. Magda z czosnkiem i śmietaną, ja opcję full, czyli czosnek, śmietana i do tego jeszcze żółty ser. Słuchajcie, jak jesteście na Węgrzech, nie wiecie co macie zjeść, zjedźcie langosza, idealna przekąska. Dobra, zjemy langosze i bierzemy się, idziemy dalej zwiedzać. Smacznego. W budynku dawnego benedyktyńskiego spichlerza jest w tej chwili Centrum Informacji Turystycznej. Schodzimy na dół już. Magda dostała mapkę. Mapka jest rowerowa dookoła Balatonu. O proszę bardzo, jakby ktoś chciał się wybrać, to jest infrastruktura. Co oznacza ten znak? To oglądali nasz odcinek w Hiszpanii, wiedzą. El Camino de Santiago de Compostela. No i cóż, żegnamy piękną miejscówkę nad Balatonem i wędrujemy dalej. Zostańcie z nami, prosimy Was jak zwykle o lajki, subskrypcje oraz komentarze pod filmem. Zapraszamy Was na kolejny, myślę, że bardzo kolorowy odcinek z niesamowitego miejsca nad Balatonem. Do zobaczenia!